smakkujaw.pl, sos miodowo-koperkowy do sałatek. Sos przyrządzimy z oliwy, octu balsamicznego, miodu i podstawą naszego sosu jest susz z liści kopru produkowany przez Cykorię SA. Doprawimy nasz sos również świeżo zmielonym pieprzem i solą kujawską. Najpierw przyrządzę sos. Ważne, żeby składniki się przegryzły, a zatem do miseczki wlewam 4 łyżki wody. Sześć łyżek oliwy z oliwek. Dwie łyżki octu balsamicznego. I teraz jeszcze dwie łyżki miodu. Wrzucam suszony koperek, jest to pół łyżeczki, o, odrobinę przyprawię solą i świeżo zmielonym pieprzem. Wszystko teraz przemieszam. Składniki mam już dobrze rozmieszane, ale żeby sos się zemulgował, czyli żeby połączyły się niemieszalne składniki, a zatem woda i oliwa, przeleję teraz do słoiczka nasz sos, potrząsnę kilka razy i odstawię na kilkanaście minut, żeby smaki się przegryzły. Sos przelałam do słoika, dobrze zakręcę i potrząsnę. Już jest gotowy. Teraz potrzebuje kilkanaście minut.